Jak rozumiem, wcześniejsze plany musiały ulec drobnej modyfikacji, bo wcześniej zakładałem, że będę rozwijał się w Warszawie, a przez to, co się wydarzyło, postanowiłem, że jednak będę działał sobie tutaj na spokojnie na Śląsku i w pierwszej kolejności tutaj zmieniał. Nie zmienia to faktu, że w skali całego kraju, jako że wiem, że zebrałem wszystkie nisze świata, wiem, że dynamika rozwoju mojej firmy będzie, że moja firma będzie się rozwijać najszybciej, najbardziej dynamicznie na świecie, a ja będę najbogatszym człowiekiem na świecie, więc mając te wszystkie gwarancje, wiem, że ogromna suma pieniędzy wpłynie tutaj do mnie, do Polski, a ja dzięki temu będę mógł to wydać skutecznie i efektywnie, wspierając Was i Wasz rozwój. Bo zależy mi tylko na tym, żebyście Wy... Celem mojej gry od początku było jedno. Celem mojej gry jest to, żebyście Wy mogli zdobyć doświadczenie, które pozwoli Wam zrozumieć wizytówkę. Celem tej gry, jako że w mojej grze każdy może otrzymać, otrzymuje równe szanse na starcie, bo każdy zaczyna z wizytówką, możecie tą wizytówkę przekazać dalej. Jeżeli uważacie, że warto mi pomóc, jeżeli chcecie mi pomóc, w wizytówce zostawiłem Wam swój numer konta, bo każda Wasza złotówka wpłacona dzisiaj do mnie będzie dynamicznie do końca roku pomnożona i każda Wasza złotówka do końca roku może być warta 1 000 000, 10 milionów, 100 milionów. Ja wiem, że cokolwiek Wy nie zrobicie, ja będę do końca życia zarabiał, bo znalazłem na to sposób i to do tego bardzo prosty. Bo wiedza to władza, a do tego jak się ma światową wiedzę, jest się światowej klasy ekspertem, to do końca życia nie trzeba robić nic, bo cały świat będzie przychodził do Ciebie, by uzyskać kolejne informacje, a z każdym kolejnym dniem i każdym kolejnym oddechem moja wiedza będzie droższa. Jako że moje rozwiązania są jedyne skuteczne i bezpieczne dla całego świata, macie na to dożywotnią gwarancję, do tego zapewnia to bezpieczeństwo mojej córce. Przede wszystkim chcę podnieść poziom edukacji w Polsce, więc pierwsze co to szkolnictwo, energetyka i dziura budżetowa. Dzięki tym środkom, które będziemy tutaj wchłaniać, spokojnie możemy o to zadbać. Podnosząc bezpieczeństwo w naszym kraju, kolejne środki oczywiście popłyną tak samo na policję, na wojsko, na ochronę granic, bo z racji naszych wątłych sojuszy, które tak naprawdę mało znaczą, jak się okazuje, bo Rosja może sobie w dowolnym momencie capnąć kawałek Ukrainy, a wszyscy sobie siedzą cichutko, to do końca życia też nie mam pewności, co będą decydować różni władcy na świecie, jakie decyzje będą podejmować różne kraje. Nie mogę sobie czekać z założonymi rękami w kieszeni i po prostu patrzeć na to, co się dzieje, bo postanowiłem powiedzieć dość. Jako że zawsze miałem marzenie to zrobić, a zrealizowałem wszystkie swoje marzenia, od dziś do końca życia mam pieniądze, władzę i możliwości i dzięki temu mogę delikatnie zmienić przyszłość. Jako że moja wizja przyszłości opiera się na bezpieczeństwie i jasnych wartościach moich fundacji, wiem, że nigdy nie zabłądzę i mam do końca życia jasny cel. Wszelkie inne działania, które będę podejmował, są już tak naprawdę tylko realizowaniem moich kolejnych marzeń i przeżywaniem tego życia w spokoju i robieniem tego, czego chcę. Bo od dziś do końca życia po prostu nie muszę się Wam tłumaczyć, a informując Was na bieżąco o kolejnych moich postępach, moja dynamika rozwoju zwiększa się z dnia na dzień. Dziękuję za uwagę.